Kościół w Japonii musi nawiązywać do swego dziedzictwa w postaci pierwszych głosicieli Ewangelii oraz ukrytych chrześcijan, którzy po tym jak wygnano misjonarzy, mimo groźby prześladowań potajemnie zachowali wiarę. Zwrócił na to uwagę papież w przesłaniu przekazanym japońskim biskupom odbywającym wizytę ad limina. Franciszek przypomniał japońskim wiernym o ich misyjnych zobowiązaniach. Okazją do ewangelizacji ma być dialog Kościoła ze społeczeństwem, które ceni katolików za ich wkład w edukację, służbę zdrowia, posługę osobom starszym, chorym i upośledzonym. Tych, którym służymy, trzeba zachęcać do spotkania z Jezusem Chrystusem. Nigdy nie możemy się wzbraniać przed głoszeniem Ewangelii i świadczeniem o Chrystusie naszymi dobrymi czynami, podkreślił papież.